Cześć, cześć! Witajcie z tej strony Leonex i witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej serii Battlefield 3 z Leonexem. Tak, w tym odcinku, tak jak w poprzednim, jesteśmy na Noshark Canals, na mapce TDM i możliwe, że teraz, może tego jeszcze teraz nie zauważacie, ale prawdopodobnie gdybyście oglądali ten filmik nieco dłużej, to byście sami to też zauważyli, że tym razem będę mówił nieco bardziej zwięźle, a moja akcja będzie wyglądać nieco lepiej. Zresztą dlatego, że teraz prawdopodobnie ogólnie, gdy będę nagrywał Battlefielda trzeciego, będę to robił w taki sposób, że oddzielnie będę nagrywał sobie rozgrywkę, szczególnie w przypadku, gdy będzie to właśnie TDM. Ogólnie będzie to mapa, na której jest więcej akcji. I oddzielnie głos, bo wiecie, to często jest coś takiego, że ja coś mówię, ale mi gościu wyskakuje przed nosem, zabija mnie. Ja tak, wiecie, się rozmyślam całkiem i nie mam pojęcia, o czym ja przed chwilą mówiłem. I dzięki przez to moja wypowiedź jest w ogóle, nie ma żadnego sensu. Więc żeby temu zapobiec, będę teraz nagrywał oddzielnie, jedno i drugie. Będzie więcej rozpierdzielu na ekranie i większy sens tego co będę mówił. O czym ja to jeszcze miałem powiedzieć? Aha, jeszcze jedna jest bardzo ważna rzecz. Która, szczerze mówiąc, no, może się wam spodobać, w szczególności tym, którzy jakoś oglądają wcześniej moje filmiki. Bo tak jak mogliście zauważyć w poprzednim filmiku z Battlefielda, miałem to do siebie, ten filmik miał to do siebie, że tam bardzo często jak wciskałem spację, to było takie jak ten napierdzielam w tą spację, normalnie jak szalony. I teraz, kiedy ja to mówię do was, ja nie ruszam w ogóle żadnym klawiszem, żadną myszką, niczym. Tylko sobie po prostu siedzę i oglądam. Tutaj mam już zmontowane nagranie, w sensie, że wideo z rozgrywki. A głos sobie nagrywam oddzielnie. Co prawda tutaj będę akurat właśnie mówił tak troszkę mniej na sam temat rozgrywki. Mi się będę emocjonował tym, co się dzieje na ekranie. Ale no, będę starał się jakoś to komentować. No i poza tym też musiałem sobie to puścić tutaj właśnie przed oczami, ten filmik. Po to, żeby z jednej strony nie nagrać zbyt krótko tego, co będę mówił, a z drugiej strony, żeby, wiecie, żeby to się nie urywało w połowie filmiku, to moje gadanie, a z drugiej strony po to, żeby to nie było też zbyt długie, że wiecie, to bym musiał sobie przerywać w połowie zdania, albo byłby potem czarny ekran, albo bym musiał jeszcze dogrywać kawałek rozgrywki. A po co, skoro może sobie znacznie ułatwić życie. Okej, okay, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku Battlefielda 2, tam mam zamiar zrobić coś z większego projektu. I tak, mam to nadal zamiar zrobić. Tyle, że będę to zrobił prawdopodobnie w weekend, bo miałem zamiar to zrobić w czwartek. Zabrać się za to już w czwartek, ale po prostu zawsze chodzi o to, że jest szkoła. No i nie każdy mój kolega, który ma Battlefielda, jest w stanie akurat wtedy coś, no, trochę wsiąść na kompa, trochę ze mną zagrać. Sprawdzę to akurat, nie będzie jakiś bardzo długi filmik, ale jednak będzie to czekało przesiadki pomiędzy kilkoma serwerami, bo wiecie, tam czasami będzie coś związanego, w tym filmiku będzie czasami coś związanego z helikopterem, czasami coś związanego z jeepem, różne rzeczy, a nie na każdej mapce jest dany pojazd. I tak, ze względu na to, że teraz mogę sobie mówić jakąś bardziej sensownie, nie muszę się tak emocjonować tutaj tym, co się dzieje na ekranie, zastanawiałem się właśnie, o czym by w tym odcinku wam poopowiadać. Otóż w tym odcinku chyba opowiedziałbym wam o patchach do Battlefielda 3. Tak, gram gdzieś tak od kwietnia, ogólnie Battlefielda. Przeżyłem, już mam za sobą chyba... bo ja wiem. A sporo raczej patrzy. I ponieważ czasami naprawdę patrzę, w niektórych grach są beznadziejne. Na przykład, dajmy na to w Minecrafcie. Tam to jakby nie mogli tego patcha zrobić raz na kilka miesięcy, tylko muszą tak update'ować. Po troszku, kurde. A nie 5 patchy w jednym miesiącu. Może pierdziel, można zwariować po prostu, jak się gra na jakieś modyfikacje, które trzeba też aktualizować. W ogóle jest raz na jakiś czas. Oczywiście Battlefield, nie wiem, czy są jakieś aktualizacje. Możliwe, że są. Ja w każdym razie nie używam. Ja jeszcze nigdy nie widziałem nikogo. Aktualizacje do Battlefielda, a czy modyfikacje do Battlefielda.
Ale ja chyba też, jeżeli by się jakieś znalazły, to bym prawdopodobnie ich używał. No chyba, żeby mi się akurat nie spodobały. I tak, co ja o tych paczkach miałem powiedzieć? A otóż trochę o broniach tych paczek miałem powiedzieć. Generalnie powiedziałam, że był jeden taki patch, nie pamiętam dokładnie z jakiego okresu to było czasu. No, jakiś czas temu na pewno ten patch już był, parę miesięcy temu. Wtedy dodali, tak jakby ulepszyli broń LEG971. Mówi wam, po tym patchu to była prawdziwa kosa. Ja sobie tą bronią grałam naprawdę bardzo dużo. LEG971. Obecnie na moim Battlelogu, tak jak możecie zauważyć, mam na nim już prawie 1000 kili, więc to jest naprawdę imponujące. Tak samo powiem, że ostatnio bardzo dobrą rzeczą, którą wprowadzili w patchach, jest to, że wzmocnili, że tak powiem, siłę tej broni M. Czekajcie, to było M416? Tak, coś w tym stylu. To jest chyba pierwsza broń, którą się odblokowuje jako szturmowiec, która jest dostępna właśnie dla strony rosyjskiej i dla strony amerykańskiej. To tak, to jest pierwsza broń główna, żeby dla pewności, żeby tam nikt nie miał jakichś domysłów, pretensji, czy nie wytłumaczyłeś żalu nsób. O czym tutaj miałem jeszcze powiedzieć? Kurde, szczerze mówiąc, to trochę już zapomniałem. Aha, już mi się, dobra, już mi się przypomniało. Chodzi mi o to, że tak jak możecie zobaczyć na przykład na moim Battlelogu, którego mam zawsze link praktycznie w każdym odcinku, niezależnie od tego, czy mam odcinek z Battlefielda, czy z Need for Speed, czy z czegokolwiek. To tam praktycznie pod każdym odcinkiem jest link do mojego Battlelogu. I fuck, ołówek jest spadł. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo głośno słychać. Po prostu ręką go zrzuciłem przez przypadek z biurka. I chodzi mi o to, że po prostu, tak jak możecie zobaczyć na moim Battlelogu, mam już jednak troszeczkę tych odblokowań w helikopterach i zwiadowczych i szturmowych, a tak konkretnie to wszystkie odblokowania. I chodzi o to, że widzę naprawdę, mimo że Battlefield już jest w sprzedaży od ponad roku, to i tak widzę masę po prostu katastrofalnych pilotów. I tak samo kilku moich kolegów też nieco zaczyna właśnie z tym Battlefieldem. I potrzebuję też się trochę poduczyć kwestii latania śmigłowcem. Powiem wam, że to podobno jest szczególnie trudne w przypadku pecetów. Bo po prostu jednak myszka jest taka nieco mniej przystępna. Powiem wam szczerze mówiąc, że ona jest przystępna, ale tylko w przypadku, gdy już się jednak opanuje choć trochę. Wiecie, ten cały system latania w Battlefieldzie. Ja też na początku tego w ogóle nie ogarniałem, musiałem latać na klawiszach. I generalnie po co ja wam to wszystko mówię? Mówię to po to, nie wiem czy już o tym wspomniałem wcześniej czy nie, że mam po prostu zamiar też nakręcić coś w stylu poradnika właśnie jak latać śmigłowcami szturmowymi w Battlefieldzie Trójce. Więc napiszcie w komentarzu, czy wam by się coś takiego spodobało. Mam jeszcze jedno takie do was pytanko. Jakiego typu rozgrywki chcielibyście widzieć na moich filmach? Wiecie, tam deathmatch, podbój, szturm, no cokolwiek po prostu, bo ja nie mam zamiaru tak grać bo wiecie, według mnie najbardziej interesujący jest podbój, ale jednak na podboju jest mało akcji. Jeżeli chcę dużo akcji, to tylko na deathmatchu gram. Jakoś za szturmem specjalnie nie przepadam. A jeżeli byście chcieli szturm, no to spoko. Proszę bardzo, bo to jednak wy to oglądacie, a nie ja. No więc po prostu napiszcie w komentarzach, jaką mapkę byście chcieli, jaki tryb byście chcieli, żebym wiedział po prostu, co nagrać, żeby was to interesowało. I możecie też mi proponować tematy, co mogę omówić w tych moich filmikach. Filmik już się powoli kończy, więc zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć ludziska!